Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie na kolejnym wydaniu tutoriali Izuni. Dzisiaj, jak widzicie, wracamy do kolekcji Tulip Love. A wracamy do tej kolekcji, ponieważ potrzebuję kwiatów. A najładniejsze, wydaje mi się, kwiaty były właśnie w kolekcji Tulip Love. One były takie, wiecie, bukietowe, z przedłużonymi łodyżkami, więc takich kwiatów dzisiaj potrzebuję i takich kwiatów będę dziś używać. No i oczywiście mam kolekcję, mam jeszcze i dodatki, nie dodatki, tylko zestaw papierów bazowych. Wszystko to tutaj jest dzisiaj, że tak powiem, właśnie patrzę na telefon i odrobinę się przesunę do góry. Myślę, że tak będzie lepiej. Te papiery bazowe, czyli tła i kolekcję Tulip Love, to jest kolekcja z Craft O'Clock, a jej projektantką jest Renia Ludwińska. No i tu mam jeszcze takie dodatki, to są dodatki gratisy, na którym się ze zlotów dodawane. Dzisiaj będziemy potrzebować wykrojników. Ja mam takie wykrojniki prostokąty. One byłyby lepsze, gdyby miały falbanki takie w środku, żeby te falbanki zostały tutaj w środku w kartce. Bo tutaj zostaną mi po prostu, wiecie, no takie prostokątne dziury bez żadnych ozdób, bez niczego, ponieważ te przeszycia są na zewnątrz. Ale to nic straconego, te przeszycia też, te prostokąty z przeszyciami też wykorzystamy. Będą nam potrzebne dwie białe kartki A4, no wiadomo, bigownica, gilotyna. Ja mam gilotynę jak zwykle z boku, ponieważ już mi nie starcza tutaj, wiecie, miejsca, żebym ją mogła mieć jeszcze na ekranie, więc moja gilotyna stoi z boku. Na razie mam tutaj ułożoną bigownicę, ale ona też pewnie, wiecie, no wypadnie z ekranu, jak już zbiguje. No dobrze, więc nie przedłużając i nie marnując czasu, zabieramy się do pracy. Ja mam tu z boku swoje magiczne notatki, więc możemy zaczynać. Kartka bazowa, która będzie bazą naszej kartki, musi mieć 11,3 cala na 6 cali i pozwólcie, że ja to najpierw zrobię. 11,3, czyli to jest dosłownie bez 2 mm kartka A4 i ja to tak zostawię na 6 cali. No tych 2 mm nam braknie. I to wygląda tak. I to jest w centymetrach. No to to jest 29,7 na 15,2. A druga z drugiej kartki wycinamy 11,5 na 5,8 i na 5,5/8. 11,5, no to to jest delikatne odcięcie papieru A4 na 5,5/8. No i teraz ta mniejsza kartka, jeszcze tego tak za dobrze nie widać, tak? Ale no będzie zbigowana. Środek tej bazowej będzie wyklejony, więc, że tak powiem, będzie to dobrze wyglądać. Gdyby ten papier do kartki bazowej był kolorowy, byłoby o wiele lepiej, bo wtedy tam ona u mnie zostanie biała. Natomiast tutaj
ta zostanie oklejona. Tą, którą mamy na 11 3/4, niemalże na 11 3/4, bigujemy na 5 7/8. 5 7/8. I to jest nasza baza. Ja mam papier biały 250 gram, więc to jest taka wiecie, grubość no, do kartki. Przy wycinaniu brakło mi tych 2 mm, ale jak zbigowałam, to wszystko jest elegancko, tak? Niczego mi tutaj nie brakuje. Natomiast tą kartkę, która ma 11,5, bigujemy na 4 1/4. I teraz nieważne, od której strony będzie Wam się, od której strony zaczyna Wam się 1 czy tam 0 na bigownicy, tak? To nie jest ważne, czy z tej strony, czy z tej strony, to jest, że tak powiem, lewa strona kartki, więc wystarczy to po prostu obrócić. Następne bigowanie 7 1/4. I następne bigowanie 8 3/4. 8 3/4. O, gdzieś mi tam spadła, coś mi tutaj haczy pod spodem. Więc jeszcze raz, tą kartkę wewnętrzną, którą umieścimy w bazie, w środku bazy, ona ma wymiary 11,5 na 5 3/8. Na 5 7/8. Nie, na 5. A czemu mi wyszło na 5? Na 5 5/8. Raz, 2 3 4 5. A miało być. A nie, no dobrze. Nie, no dobrze, 5 5/8, dobrze. I bigujemy ją. 4 1/4, 7 1/4, 8 3/4. Jeśli macie papier grubszy, bigujecie go z dwóch stron. Jeśli papier jest cieńszy, wystarczy zbigować go z jednej strony. Tak patrzę, że mam jakieś plamy na tym. I teraz składamy to. Tą część pierwszą składamy do środka. Bigownicę już mogę odłożyć, bo ona mi się już nie przyda. Tą część zbigowaną na 4 1/4 bigujemy do środka. 7 1/4 wyciągamy do góry i 8 3/4 bigujemy znowu do dołu. I wyszło nam coś takiego. I będzie to w ten sposób przyklejone do naszej bazy. No, w ten sposób, tak? Żeby tutaj po obu stronach było równo i tak się będzie składało. Taki wyszedł nam w środku prostokąt. No dobrze, no to teraz musimy się zabrać za wycięcie naszych prostokątów. Jeśli ktoś nie ma wykrojników i maszynki, no to oczywiście zrobi to za pomocą nożyka i linijki. To nie jest nic strasznego, tak? Teraz muszę sobie dobrać, że tak powiem. To są wykrojniki, których ja używam po raz pierwszy. Więc chciałabym sobie dobrać takie, żeby były najładniejsze, żeby najbardziej mi pasowały, ale żeby nie były też takie jakieś bardzo, bardzo
grube. Szkoda, że one nie są, ten jest za duży. Szkoda, że one nie są dłuższe, te prostokąty, bo ta kartka ładniej by wyglądała, gdyby te prostokąty były dłuższe. I teraz ja sobie użyję tego tutaj, a tego tutaj. I będę miała taką nierównomierny ten rozstaw. Można jeszcze zrobić oczywiście tak, że najpierw wyciąć tą stronę, a potem przesunąć do góry ten prostokąt i wyciąć tą stronę. Tylko ja nie wiem, czy ja chcę, żeby to było aż takie długie. Ale jeszcze się zastanowię, tak? Może wytnę to troszkę, może wytnę to dwa razy i będzie to trochę dłuższe. Na razie wytnę sobie tą część. Tutaj chcę zostawić specjalnie to miejsce, żeby tutaj dociąć napis po prostu, tak? Żeby mieć na czym przykleić dodatkowy napis. Tu będą życzenia, tu można przykleić dodatkowe ozdoby. Ale te ozdoby w głównej mierze będą w środku, tam za tym wycięciem. Ale do tego jeszcze dojdziemy. To na razie sobie odkładam, to zabieram ze sobą do maszynki i spotykamy się, kiedy już będę miała te prostokąty wycięte. Tak wygląda wycięta kartka. Tak jak mówiłam, tutaj dwa razy użyłam wykrojnika. Najpierw wycięłam sobie całą tą część, taką, wiecie, z jednego prostokątu, a potem przesunęłam odrobinę wykrojnik, tak żeby zahaczyć tutaj o to cięcie i wycięłam sobie drugi prostokąt. W związku z tym mam teraz taką dużą tą szczelinę. Tak jak powiedziałam, ona o wiele ładniej by wyglądała, gdyby tutaj były jakieś falbanki, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Teraz możemy zająć się środkiem. Ja sobie wybiorę papiery, bo tego nie zrobiłam prędzej. Jeśli mam jeszcze, chyba już nie mam niestety, ten by mi pasował. Albo ten by mi pasował. Matko, nie do tego przecież. Tylko do tego. Z tym, że niekoniecznie jest nam tu potrzebny jakiś obrazek, ponieważ to całe zostanie zasłonięte. Więc ja użyję po prostu do tego łączek, bo wtedy tutaj w tych dziurach będzie po prostu widać te piękne kwiatki pod spodem, więc najlepszą opcją moim zdaniem jest użycie łączki. Z jednej nie dotknę, ale z dwóch już i owszem. No i teraz ja sobie odmierzam papier za pomocą ołówka. Że mi się ta kartka. Ja sobie odmierzam papier za pomocą ołówka, czyli gdzieś za pomocą długopisu. Jak wiadomo, to nasze cięcie nie może wejść na bigowanie, ponieważ wtedy nie będzie nam się dobrze kartka zamykała, a w środku mamy jeszcze dodatkowo ten wystający pop-up, więc no dobrze by było, żeby naprawdę nic nie wystawało i nie dochodziło do żadnego bigowania, ponieważ będzie nam ciężko tą kartkę złożyć. Natomiast ja lubię, jak te ramki są malutkie, więc zawsze tak się staram, żeby one były naprawdę małe. No i teraz może też od dołu, żeby było
w miarę spójnie. Wolałabym takie kwiaty dorzucać do kartek, ale nie ma takiej możliwości. Taki przerywniczek. Dobra, odmierzamy te cięcia i zaczynamy oklejać. Ja sobie potem wyrównam jeszcze te kartki, wiecie, względem siebie, że jeśli tam któraś wyszła mniejsza czy większa, bo mogło się tak zdarzyć oczywiście, no to sobie wyrównam. Ale wyszły mi po prostu idealnie równe, więc akurat dziś nie mamy z tym problemu. No dobra, no to przyklejamy. Myślę, że jest ok, nie? No dobrze, no to jak wiecie, albo nie wiecie, przeniosłam się do pokoju z nagrywaniem tylko, więc teraz noszę oczywiście wszystko ze sobą, ale z nagrywaniem przeniosłam się do pokoju mojego starszego syna, który wyjechał do akademika, więc mam teraz taką półkę tu z boku, gdzie mogę przyczepić telefon, który leży zupełnie prosto nad tym, co robię. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam, oczywiście nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, bo nie nagrałam sobie próbnego filmu, tylko po prostu od razu, że tak powiem, zabrałam się za nagrywanie pierwszego. Wy to oglądacie w poniedziałek 7. No natomiast wiadomą rzeczą jest, że ja to nagrywam z dużym wyprzedzeniem, ponieważ w ten weekend wyjeżdżamy z młodszym synem i z mężem. Mamy rocznicę ślubu i wyjeżdżamy sobie na cały weekend. No więc ja muszę swoje rzeczy przygotować, czy nie muszę, ale chcę przygotować wcześniej. Dlatego też no muszę nagrać trochę tych filmów, żeby jakby, no wiecie, odciążyć sobie weekend. No i teraz to wklejamy tu do środka. Trochę podniesione, żeby ładnie wyglądało, żeby był ten taki trójwymiar. Ta kartka nie wyglądałaby też źle, gdyby ta część była mniejsza. Ona by nie wyglądała źle. No ale u mnie jest jak jest, więc będzie tak. Teraz tylko popatrzę sobie, żeby te odległości były w miarę równe, nie? Żeby po otwarciu tej kartki, po postawieniu, po otwarciu w zasadzie, bo ona nie musi stać, ale jak jest tak otwarta, to wygląda bardzo dobrze. Tu można jeszcze w środek pod spód wkleić folię oczywiście, też to będzie ładnie wyglądać, albo nawet kalkę i wtedy na tej kalce i pod kalką przykleić jakieś elementy, albo na folii przykleić i pod folią jakieś elementy. To też będzie wyglądać moim zdaniem bardzo dobrze. Ok, no to nie zostało nam nic innego, jak przykleić i wziąć się za układanie kompozycji 3D. A w zasadzie najpierw ułożyć kompozycję, a dopiero potem przykleić. No to do dzieła. No to jestem z powrotem. No to jestem z wyciętymi elementami. Wycięłam sobie kilka, w tym takie tutaj, wiecie, bukiety, choć te bukiety są trochę przy duże. No ale postaram się użyć
to, co wycięłam. Mogłam wyciąć troszkę mniejsze te elementy, nie byłoby też źle, ale najwyżej jeszcze sobie coś dotnę. No i przykleiłam sobie tą stronę. Na tej stronie będą życzenia. I teraz pomyślałam jeszcze, że dobrze by było, żeby te strony nie były takie puste. I znalazłam stemple. To są stemple Rossi Studio, stemple akrylowe. Ja je kupiłam w Empiku za całe 10 zł. Mam dwa takie komplety. To też jest to Rossi Studio, tylko tutaj już coś używałam, widzę. Natomiast tutaj nie ma takich bardzo urodzinowych. No to Let's Catch Soon, to by było jeszcze dobre. Never Lose Hope też by było dobre. Ale ten hope jest za duże tutaj zdecydowanie. Natomiast tu mam taki jeden taki stempel, który jest urodzinowy ze słowem birthday, a osoba, która dostanie tą kartkę, nie ma absolutnie najmniejszego problemu z językiem angielskim. Więc tak ustawiam sobie stemple. Tutaj jest jeszcze taki mały kwiateczek. Tak. Ustawiłam sobie stemple, że po prostu tu jest jeszcze taki mały kwiateczek. Tutaj są taka wiecie, urodzinowa. Oczywiście nie tu chcę to przystemplować, tylko tu. I tu jeszcze będzie ten bukiecik. Ja chciałabym, żeby te kwiaty były po prostu wszędzie. Ta kartka jest ewidentnie w stylu clean and simple. Niczego jej nie brakuje, więc nie będę jakoś bardzo kombinować, wiecie, z kompozycjami, z jakimiś tam dziwnymi rzeczami. Po prostu zrobię tą kartkę dosyć taką płaską, ale też nie będzie wyglądać źle. No i teraz chwila prawdy. Myślę, że tu będzie git. Mogłabym to zrobić oczywiście na tablicy do stemplowania, którą mam. Nie to, że nie mam. Mam. Jak mi się teraz źle coś odbije, no to będzie skucha. I trzeba będzie zacząć od początku. Ale odbiło się pięknie, moim zdaniem. Po prostu pięknie. No i teraz nie mam mokrej chusteczki przy sobie, więc muszę wytrzeć o bluzę. No i teraz tu chciałam przykleić te kwiatki. I też tak zrobię. Może jeszcze tutaj na dół jakiegoś takiego maluszka przykleję. Ostatecznie później. Myślę, że tu jeszcze można tego samego kwiatuszka wystemplować. I też tak zrobię, żeby nie było takiego pustego miejsca. Czyli to mogę już odłożyć, a to mogę sobie tu ułożyć. Strasznie nisko mi schodzi ten tusz i tu zawsze mam takie umazane to. No elegancko. Córki. Już mi stempel spadł. Oczywiście. Ale poprawię go. Potem sobie podniosę. No i teraz tutaj ta kompozycja. Ja chciałabym, żeby ona tak ładnie mi wystawała. Wiecie, za tych okienek tutaj. Tylko widzę, że już jedną rzecz zgubiłam. No to jest niemożliwe po prostu. Nie, jeszcze nie zgubiłam. No i tutaj sobie to, wiecie, wkleję od spodu, tak, żeby to tak mi tutaj wychodziło, ale trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Żeby nie wchodziło
żeby nie wchodziło pod, to ja sobie obetnę tu, żeby nie wchodziło pod bigowanie, tak, żeby tutaj do tego miejsca nie doszło i żeby nie było widać dziury tutaj, nie? No tu musi być widać, bo jakby nie mam już większej możliwości, żeby to lepiej przykleić. Natomiast tą skrzynkę chciałabym przykleić tak, żeby jednak tutaj te kwiatki wystawały trochę na zewnątrz, żeby z nich dużo nie stracić. Więc posmaruję sobie klejem tylko tutaj, nie za wysoko, nie za nisko, no tak, żeby się trzymało, ale wiecie, żeby nie odpadło, ale żeby też ta skrzynka była widoczna. No i tu mamy tą pierwszą kompozycję przyklejoną. Tutaj chcesz, tutaj też chcę przykleić stempelek przybić, nie przykleić, tylko stempelek przybić tu też. No i tak się zastanawiam, który tym razem wybrać. Bo teraz z tych urodzinowych to już mi nie bardzo coś pasuje. W tą stronę. Myślmy, myślmy, myślmy. Czy to są dwa stemple? Tak. Wykorzystam po prostu From Me to You. I to będzie moim zdaniem najlepsza opcja. I teraz mogę sobie tą, ten stempelek przybić tu. I podnieść trochę do góry. Nie, to nie będzie dobrze wyglądało, nawet jak to okleję. To nie będzie dobrze wyglądało, dlatego po prostu zrobimy sobie kolejny stempel. Elegancko. No i teraz tutaj mam dwa takie kwiatuszki. Jeden chciałam dać od dołu, drugi od góry. Tylko muszę je troszeczkę chyba ściąć. Niestety muszę je troszkę ściąć, bo nie chcę, żeby one mi wchodziły tutaj w te bigowania. No i teraz robię to od lewej strony, żeby nie wejść w bigowania, a za chwilę wejdę sobie na prawą stronę i zobaczę, czy nic mi tutaj nie będzie za bardzo odstawać. Nie, nie będzie. I tu będzie jeden, a tu z tej strony umieścimy drugi. No ten jest dużo za duży. Jakoś mi się wydawało, że będą dobre. Wy coś tam widzicie w ogóle? Nie, to jeszcze muszę kawałek odciąć i to muszę kawałek odciąć. Myślę, że w sam raz teraz. Kończy już mi się ewidentnie klej w tej butelce. Jeszcze chcę go maksymalnie wykorzystać, ale nie wiem, czy już nie za bardzo maksymalnie próbuję to zrobić. To muszę przesunąć troszkę.
No, wydaje mi się, że to wygląda bardzo dobrze. Teraz możemy przykleić tą część ostatnią. Ach. Tu też będę musiała wykleić. Ale to już, wiecie, na koniec. Spadł mi klej, a mam rękę trochę od tuszu i przejechałam sobie. Więc teraz przykleimy tą ostatnią część. Czyli smaruję tą klejem, tak żeby nie wjechać na żadne bigowanie. Nie rozmazać sobie tuszu pod spodem. No i teraz tutaj z tej strony mam taką niedużą ramkę, więc chciałabym podobną ramkę utrzymać z tej strony. To by było mniej więcej tak. I popatrzeć, czy te u góry i na dole są teraz w miarę równo, ale są równo. No i teraz możemy docisnąć. Najlepiej nie brudną ręką, tylko kością. Do końca. Klej trochę wyszedł. No i teraz kartka się zamyka, tak? Można ją teraz jeszcze dobrze ułożyć, docisnąć, żeby była przyklejona z wszystkich stron. Otwiera się, zamyka, nic złego się nie dzieje. Tu jest ta kartka dosyć wiotka, ale no wiecie, no to jest kartka, tak? To nikt z tego nie będzie strzelał. U góry, od góry i od boku pięknie widać te łączki w środku. No myślę, że jest bardzo udana. No i teraz przód. Oczywiście, że mogłam pomyśleć o tym prędzej i najpierw wykleić przód. No, ale nie pomyślałam. W związku z tym teraz będę musiała się troszkę przyłożyć, ale otworzę tą kartkę, to będzie mi łatwiej oczywiście, ale będę musiała się trochę przyłożyć, żeby wykleić ten przód. Ja sobie tutaj markuję, zaznaczam. Zapomniałam ołówka, więc zaznaczam to długopisem, ale to nie polecam tego robić oczywiście. Ołówek jest znacznie mniej niebezpieczny, jeśli chodzi o zaznaczanie. Myślę, że tak będzie dobrze. No i teraz chciałam sobie tutaj umieścić tą filiżankę, oczywiście podniosę ją, tak? Nie muszę całości przykrywać, podniosę ją. No a teraz tutaj nie. Też można przybić stempel i zaraz zobaczymy. Jak już idę w stemple, to idę w stemple. Ale mam bardzo daleko od siebie taśmę, więc muszę przejść. Najpierw może jednak przykleję tą kartkę, nie? Może najpierw jednak przykleję tą kartkę. O, nie będzie to dobry pomysł.
polecam jednak, że najpierw okleić przód i tył, a dopiero potem zajmować się środkiem, jeśli w środku jest coś odstającego szczególnie. Ale poszło. Tym razem poszło. Teraz jeszcze przykleję sobie taśmę. Strasznie się klei do wszystkiego ta taśma. Zamiast użyć jeszcze tego narzędzia do obcinania taśmy, to ja nożyczki, nie? Okej. Pozwolicie, że to od razu ściągnę z tych nożyczek tą taśmę, bo potem to już w ogóle jej nie ściągnę. Będę się powtarzać, że znowu nie mam tej dobrej taśmy, tylko jakąś tam akszonową, ale mam taką, jaką mam i innej nie mam póki co, więc nie ma co jęczyć. No, zakrywam sobie tamten wazon, filiżankę w zasadzie, a dałam tą metalową konewkę, ona mi się jakoś bardziej podoba. No, ale ewidentnie tutaj jestem zmuszona. Poczekajcie, gdzie to moje narzędzie ulubione? Tutaj pod tego listka muszę dać taki malutki, malutki, malutki skrawek. Bo on mi tutaj po prostu odpadnie. Tym bardziej, że on już jest taki, wiecie... Nie obecna w tym dachu. A tak nie chciałam popełnić błędu, no. Po moich ostatnich zmaganiach na tutorialu z shadowboxem i skopniętym sercem pomyślałam sobie, że już dosyć wariactw. Można by było zacząć pracować nie popełniając błędów, szczególnie kiedy się to robi na ekranie. No ale jak widać, nie jest to takie proste. No nie jest to takie proste. No i teraz tu muszę oderwać tą spłonkę, której w zasadzie już brak. Okej. I ułożyć ten listek. Dobra. Tak wygląda mój przód. Jeszcze tak jak mówiłam, spróbujmy jakiś jeszcze stempelek tu przybić. Tu jest ten motylek, on mnie kusi bardzo. Niech by sobie był. No i teraz a little hello from me to you. Nie będzie to taka typowo kartka urodzinowa na pierwszy rzut oka. Znowu odwrotnie. Choć będzie wysłana na urodziny. W środku jest tam ten jeden stempelek z słowem birthday, więc...
Muszę znowu wstać i zamknąć drzwi, bo znowu mój mąż gada przez telefon. To rozmawia przez telefon, tak jakby rozmawiał przez tubę. No dobra. Postawiłam. Więc już nie ma wyjścia. Ach. To E się nie odbiło, ale to poprawię sobie cienkopisem. Takie maluszki po raz pierwszy używane to. No i w ogóle jak po prostu, jakby tak miało być, nie? Jakby tak miało być. Moim zdaniem fajnie. Pewnie ktoś tam powie, że mogłoby być lepiej. Pewnie, że mogłoby być, ale nie jest. Jest jak jest. Kartka jest skończona. I to jest najważniejsze. Dzisiejsza inspiracja jest inspiracją, którą obejrzałam na kanale Sam Cutler. Więc jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak ona to robiła, no to nie ma najmniejszego problemu. To jest kanał angielski. Ja wiem, że angielski teraz wszyscy znają, więc to nie jest żaden problem, żeby sobie zaglądać na te angielskie czy amerykańskie kanały. Ja sobie tam do niej zaglądam, lubię ją i czasami coś fajnego u niej podejrzę i staram się też pokazać na naszym polskim YouTubie. Tak wygląda moja kartka. Tak jak powiedziałam, inspiracja Sam Cutler. No z tyłu będzie oczywiście... Słyszycie? Co mi to haczy? Tu mi haczy. Tu mi odrobineczkę haczy ten kwiatek, ale myślę, że to... Nie będę tego odcinać, to nic się tutaj nie dzieje. Niech sobie tam szeleści. To jest moja propozycja na tutoriale Izuni w poniedziałek 7. Oczywiście jeszcze, tak jak powiedziałam, można przykleić sobie, zaraz poszukamy jakiegoś takiego radosnego, kwiatowego kawałeczka. No i to będzie ten kawałeczek. Absolutnie to będzie ten kawałeczek. Tylko teraz tutaj równiuniuniusiuniuniucio. Jeśli komuś się nie wybrudziła kartka, tak jak mnie, to oczywiście tej białej części oklejać nie musi, tak? Tutaj po prostu wystarczy napisać, czy postawić pieczątkę z, wiecie, z życzeniami, tak? I to w zupełności wystarczy. Chciałam jeszcze raz zobaczyć, gdzie ja ten znaczek postawiłam. No i to w zupełności wystarczy. No natomiast u mnie musi być... Nie mam pojęcia, czy nie wsadzam głowy w ekran, bo jakoś tak bardzo się wychyliłam. U mnie musi być zaklejone, gdyż ponieważ pobrudziłam tuszem i klejem kartkę, ale myślę, że to też będzie dobrze wyglądać. No i teraz tutaj na tej części albo napiszę życzenia, albo dodam jeszcze jedną kartkę białą, kawałek białej kartki i na tej dodatkowej kartce napiszę życzenia. I przykleję po prostu w to miejsce, tak? Bo teraz ten beż to mi tutaj jakoś tak za bardzo niekoniecznie pasuje. Może tak byłoby lepiej? Może tak byłoby lepiej. I teraz tutaj po prostu przykleję kawałeczek białej karteczki, nawet właśnie ten. No idealnie, po prostu idealnie. To jest ten fragment wycięty stąd, prawda?
No i tu. No i skończył się klej. No i jeszcze daj z siebie troszkę. No dobrze, dobrze, dobrze. No i tu, proszę Państwa, przyklejam karteczkę, na której umieszczę życzenia. Aneta na przykład, nasza Anetka, to ona ma takie stemple z życzeniami przeróżnymi na różne okazje. To ona chyba w Agaterii zamawia te stemple. I po prostu występlowuje wszystkie życzenia i wszystkie napisy, jakie tam jej do głowy przychodzą. I ma piękne, eleganckie, tak jak my tutaj, prawdaż, stempelki. No dobrze, tak wygląda propozycja kartki na dzień dzisiejszy moja. Nikt się nie spodziewał pewnie u mnie kartki takiej otwieranej, nie? Trochę takiej pop-upowej, ale mam jeszcze jedną kartkę, propozycję kartki na tutoriale. Pewnie ona będzie za tydzień. Ona też będzie kwiatowa, ale już chyba nie z kolekcji Tulip Love, tylko z tej kolekcji Salt Flowers, bo tam też są bardzo ładne kwiaty i stamtąd chyba wezmę sobie kompozycję. No dobrze, to na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia, bo moje filmy wychodzą rano, więc życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia w środę. A w środę zaczynamy nowy projekt. Nowy projekt albumowy na gotowej bazie. Nie mogę się doczekać. Dziękuję Wam bardzo, ogromne serducho i na dole oczywiście subskrypcja, lajcik, czyli nie lajcik, tylko lajk i oczywiście komentarz, jeśli macie ochotę, a wiem, że macie. Nie krępujcie się, piszcie do mnie. Pa!